Znajdujemy się na stoisku firmy ATA Technik, będącej generalnym dystrybutorem marek HMS i TOSU. Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej o tych markach? Dzień dobry. Jeśli chodzi o marki HMS i TOSU, to są firmy z Turcji, które produkują już od wielu lat maszyny rolnicze na swój lokalny rynek. Firma HMS zajmuje się głównie produkcją maszyn, które służą do uprawy i do siewu, czyli to są siewniki do kukurydzy, siewniki do zboża, również rozsiewacze nawozów. Jeśli chodzi o tą firmę, to jest firma z bardzo dużym doświadczeniem w produkcji maszyn rolniczych. Firma już od 1972 roku produkuje maszyny rolnicze, posiada sieć sprzedaży na terenie całego świata, około 36 państw na świecie. Firma Tosun jest producentem maszyn rolniczych z grupy wozów paszowych. Firma również bardzo doświadczona na rynku. Jest to pierwsza firma w Turcji, która zaczęła produkcję wozów paszowych. Firma od 1976 roku produkuje maszyny rolnicze na teren również całego świata. Jakie maszyny możemy dzisiaj oglądać na stoisku Państwa firmy? Na naszym stoisku przedstawiamy dzisiaj kilka nowości. Jedną z nowości jest rozsiewacz nawozu wyprodukowany w całości z inoksu. Dodatkowo przez firmę HMS oczywiście. Dodatkowo siewniki do kukurydzy z wzmocnioną ramą i wzmocnioną sekcją wysiewającą, jak również nasze stałe produkty, które są w ciągłej sprzedaży, czyli rozsiewacze nawozów w pojemności od 650 litrów aż do 3500. Jeśli chodzi o firmę TOSU, to przedstawiamy nasz nowy produkt, wóz paszowy o pojemności 6 metrów dla małych i średnich gospodarstw. Ogólnie firma TOSUN produkuje wozy paszowe od 1,5 metra sześciennego aż do 50 metrów sześciennych. Ma w swojej ofercie wozy paszowe stacjonarne, elektryczne, pionowe, poziome, gdzie możemy dopasować do każdego gospodarstwa na polskim rynku. Gdzie można kupić produkty wspomnianych marek? Nasze produkty można kupić w sieci dealerskiej na terenie całego kraju. Na obecną chwilę posiadamy około 15 dealerów, którzy zajmują się sprzedażą naszych produktów na terenie całego kraju w danych swoich terenach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.